Siema, siema, Hejos. Lecimy do salonu Mas upalać sprzęty nowe. Siema. Kuba będzie upalał jakieś pitbajki, Bleku też, pitbajki, kłady. Oskar, co będziesz upalał? Chyba krosa jakieś. Krosa. Tomek, co będziesz upalał? Co cię interesuje? Mie... Uf, kara. Ten dziadek na skuterze do mnie zatrzymał i mówi, co to, te zdjęcia po co? A ja mówię, film kręcimy z tym motocyklem. Ja na niego patrzyłem, to on wygląda jakby co najmniej drugą wojnę światową przeżył. No tak, bo to taki dziadek był. 98 lat. Tak? Chodźcie, spytamy Kuba, czym możemy dzisiaj pojeździć. Ja zamawiam ścigacza malutkiego. A ja? Nie wiem. Może tego. Zdjęcia robią? Proszę? Zdjęcia robicie? Zdjęcia robicie? Tak. Czego? Nagrywamy, no motocykla. Ja krosa, wiesz, bym chciał jakiegoś. No to tam jest cross. 250, wiesz? No co? Ja patrzę na krosa. Tam, do tych drzwi. Do tamtych? No. Tu czy tam? Tu. 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 A. Do właściciela idziemy. Całego. Tata, kup mi quad rower. Quad rower? No, ale tu ma dzwonek. Co? Myślałem, że to do was. Nie. A mamy kładorowe? Ale tu jest kładorowe. Tu. Kładorowe? Ja chcę kładorowera. Nie ma kładorowera. Andy, czym możemy pojeździć? Powiedz mi. A czym byś chciał? Na przykład cross dzisiaj został jeden złożony. Na jaki cross? Diabolini? O kurde, ty, zamarzenie moje, jeszcze nigdy nie jeździłem Diabolini, a widzowie ciągle mi pytają się o ten motocykl. Co sądzę o Diabolini? Jakieś ładne oznaczenie ma, jakąś nazwę taką pełną? Czy tylko Diabolini? Diabolini. MMR. To jest 250, majster. 250, Diabolini. Chodź, go wypchniemy do tyłu. Dobra. Świeżo złożony, odpalony. A dla Kuby? Co by było? 1000 tam. Kuba, ty na 1000. To kask ubieraj, Tomek. Możesz ograć. Kubie może spokojnie Andy dać 1000. Jest odblokowany. Może być. Uważaj. Na szymi jeździł jeszcze mocniejsze niż na. Wszystkim jeździł. 1000 jeździł tym kanamem. Aha. Ale tak ostro. No to nieźle. 110 koni. Kurde, odpaliłeś? Pierwsze odpalenie Diaboliny, byki. Przetestuję dla was właśnie ten sprzęt. Będę upalał z dziadkiem. Dobra. Chodź. W końcu ten dzień. O, Tomek, a ty czym będziesz upalał? Ja na plecaka. Patrzcie, salon Mas. Kuba tam upala 1000. CF Moto, a ja mam Diabolini. Pierwszy raz. Jak już wspomniałem, specjalnie dla mnie skręcony. Podobne do Hondy, szeroka kierownica, to wam dzielę się tymi informacjami, jak ja tutaj to odczuwam. Czuję się, jakbym siedział na Hondzie na razie. On jest, także tutaj nie będę szalał. To jest znówka z kartonu. Hamulce niczego sobie. Biegi bardzo leciutko wchodzą. Przewidywalny bardzo motocykl. Na koło on we
będzie wam szedł. Jak sobie bym tutaj dźwignię biegów dobrze dostosował, to pewnie by poszedł. Jak się na tym stoi, na siedząco jest mega rozrusznik jest, na stojąco też dobrze, na jedynce to wam to na pewno na koło pójdzie, na plecy, na koło to spróbuj czy pójdzie, ale słuchaj, tutaj sprzęgu bym musiał sobie doregulować i a co szarpie? To nie zna dotarcia. No. Nie chcę go tutaj hamować, nie wiadomo jak. A jak idzie? No fajnie. No zaraz przelecę, to nagrasz, dobra? Postaram się na pełnej manecie, dobra? Ale jedynki to bierze, nie? I w ogóle jak strzela z wydechu, jak puszczasz gaz, nie? Tak. Jak jechałeś pu. Ale z jedynki to idzie na koło i to ostro. Przyjemny motocykl. Fajnie, bardzo przyjemny. Tam za mną coś jedzie. Jakieś moto. Go przepuszcza. O, skutero. Skutero bum bum. Zdjęcia robią? Proszę? Zdjęcia robicie? Zdjęcia robicie? Tak. Gdzie to? Nagrywamy. No motocykla. Tak. Na razie. Pan się zainteresował. Zdjęcia. Oskar tam pana nagrał. I się pan zdziwił. Teraz się mu przyjrzę jeszcze z bliska. Powiem ci, że przyjemny sprzęcik. No to podjedź, teraz ja się przejdę. Dobra, teraz Oskar. Biegi fajnie wchodzą. Uważaj na jedynkę, bo żeby cię na plecy nie wywaliło.
bardzo przyjemny. Nie szarpie, równo praca silnika, biegi pięknie wchodzą. Fajna ta kierownica jest pod kolor. Ile koni to ma, to nie wiem. Spróbuję na dwójce go tutaj coś wyrwać, zobaczymy. Patrzcie to, wydech, tak wygląda, bardzo, bardzo ładny, z czarnymi końcówkami. Silnik też, przyzwoicie to wygląda, rama też w porze. Opony też. Fajny błotnik, miękkie plastiki, plastro. Mega, fajne. A jak do Kajo, te czwórki? Do Kajo te czwórki? Nie no, te czwórka jest mocniejsza, raczej bym to równał do K2. Ale powiem wam, że fajne. Wygląda jak Honda Marasa, co? Trochę tak. No, dziadek! Ale... W porównaniu z Kajo te czwórką jest lżejsze. Tak? Bo silnik jest mniejszy, no, nie? To, ale K2 to jest coś na zasadzie K2, wiesz? Dziadek? Lżejszy jest. No? Spyta się tacie, ile to dobre? Pali? Ile to pali? To nie wiem. No to pewnie jak ten twój pali. Cześć. Witam. Opony... Mogę tu podjechać tu? W K2. Tutaj macie kiwaka. Diabolini. Powiem tak. Jak dla mnie to 100% cross, no. Chromowane felgi. Chromowane felgi. Cenę no podam wam. Teraz jeszcze jej nie znam, bo to jest świeża dostawa przyszły. Ale powiem ci, że to naprawdę fajnie wygląda. Zobacz tą kierownicę. Siadasz, jedziesz? Jedynka, wolno, dwójka, trochę Oskar, jedziesz, Diabolini? Jadę.